Rynek bezpieczeństwa rośnie bardzo szybko. W 2014 roku było to 7% wzrostu. W porównaniu do rynku całego IT to jest praktycznie dwukrotnie więcej, bo rynek rośnie na poziomie 3-4%. Dzieje się tak z wielu powodów, które są ze sobą połączone, wszystkie wpływają na ten, na ten wzrost. Pierwsza rzecz to drastyczny wzrost cyberprzestępczości. W 2014 roku było, był to wzrost około 50%, w roku 2015 szacuje się, że będzie to jeszcze większy wzrost. Wartość strat poniesionych podczas cyberataków również jest większa i to również jest w okolicach 40-50%. Mówi się, że na całym świecie firmy straciły około 600 miliardów dolarów jako wynik działań zabronionych w, w internecie, więc jest to, jest to naprawdę bardzo dużo. To, że tych ataków jest coraz więcej powoduje, że o tych atakach się bardzo dużo mówi. Żyjemy w dobie internetu, w dobie mediów społecznościowych, gdzie takie informacje rozchodzą się bardzo szybko, nie są już tematem tabu, tak? docierają do bardzo dużej liczby osób. Ponieważ ta informacja się bardzo szybko rozchodzi, coraz więcej osób o tym wie, dochodzi także ta informacja, Chcąc, nie chcąc, do osób decyzyjnych y, odpowiedzialnych za budżety y, informatyczne w firmach i one posiadając świadomość i tego i wiedząc, że coraz więcej jest tych ataków, swobodniej wydają pieniądze na bezpieczeństwo. Ostatnie badania mówią, że y, budżety na bezpieczeństwo w firmach y, potrafią sięgać nawet 30% całości wydatków na IT, co jest bardzo dużo i co oczywiście cieszy, bo. W związku z rosnącym zagrożeniem powinniśmy się jeszcze lepiej chronić. Mówimy o szeroko pojętym compliance. Jest kilka dokumentów, które pomagają polskim firmom czy bankom na zabezpieczenie swoich systemów w sposób właściwy. Mówię tutaj o ISO 27001 oraz o rekomendacji D. Rekomendacja D dotyczy banków, została wydana przez, przez Komisję Nadzoru Finansowego i mówi o tym, jak banki powinny zabezpieczać swoje systemy, żeby nasze pieniądze były bezpieczne. A ISO 27001 jest to. Jest to dokument, który mówi ogólnie, jak przedsiębiorstwa powinny zabezpieczać swoje systemy i to są, to są dokumenty, które są na bieżąco weryfikowane, na bieżąco uzupełniane i przedsiębiorcy, a także banki mogą z nich korzystać. Takie regulacje jak ISO czy rekomendacja D, a zwłaszcza rekomendacja D, z pewnością również wpłynęły na wzrost wartości rynku bezpieczeństwa, z tego względu, że wiele instytucji zdecydowało się wykonać audyt bezpieczeństwa, zobaczyć w którym miejscu są, a także zakupić rozwiązania i systemy, które pozwolą im spełnić taką rekomendację. Międzynarodowe prawo, w tym polskie, również nie nadąża za tym, co się dzieje na rynku cyberprzestępczości. Przestępcy to wykorzystują. Ci, którzy do tej pory zajmowali się innymi rzeczami, nazwijmy, innymi przestępstwami, nagle interesują się także cyberprzestępczością i zatrudniają utalentowane, niekoniecznie uczciwe osoby do tego, żeby wykonywały jakieś prace właśnie hakerskie na ich zlecenie, i z tego czerpią dodatkowe korzyści. Zajmują się tym całe zorganizowane grupy przestępcze. To jest naprawdę bardzo dobrze zorganizowany przemysł w tym momencie już. Inaczej zabezpieczają się firmy, czy inaczej zabezpiecza się rynek enterprise, inaczej zabezpiecza się standardowy, przeciętny Kowalski. Przeciętny Kowalski musi po pierwsze mieć uaktualnione oprogramowanie na swoim komputerze, mieć zainstalowanego antywirusa. Powinien mieć zainstalowane osobiste systemy do wykrywania włamań czy anomalii, czy wyszukujące złe oprogramowanie, szkodliwe oprogramowanie. Natomiast przy rynku enterprise no to, to jest bardzo dużo różnych systemów, które zabezpieczają. Są i firewalle, są systemy VPN-owe, są systemy wyszukiwania i reakcji na włamania, są systemy, które, które zabezpieczają przed nieautoryzowanym wyciekiem danych, są systemy do autoryzacji użytkowników i uwierzytelnienia użytkowników, są to systemy oczywiście do szyfrowania danych. I do monitoringu powołaniowego. Więc tych gałęzi bezpieczeństwa, które, które mają do dyspozycji, czy narzędzi bezpieczeństwa, które mają do dyspozycji przedsiębiorcy, jest bardzo dużo. Trend, który widzimy na rynku, który rośnie bardzo szybko w gałęzi bezpieczeństwa, to jest, są zagrożenia pochodzące z wewnątrz organizacji. Mieliśmy do czynienia z case'ami Snowdena, z Sony Picture czy kilku innych głośnych ataków, gdzie wyciekały dane i okazywało się, że te dane są wykradane przez osoby z wewnątrz w głównie przez zdalnych konsultantów pracujących na zlecenie danej organizacji. Dlatego ta działka bezpieczeństwa bardzo została zauważona i bardzo szybko dynamicznie rozwija się. To jest tak zwany monitoring uprzywilejowanych użytkowników, czy też monitoring uprzywilejowanych sesji.